Hej, witajcie, z tej strony Unlooker, a to jest przegląd eventu wielkanocnego, który odbywa się od 16 marca do 7 maja. Co do eventu, nic się nie zmieniło z poprzedniego roku. Są te same nagrody, czyli główną jakby nagrodą jest to tajemnicze jajo, z którego możemy wykluć iskierkę z fazą ewolucji na Inferno, młodą chodzącą galaretkę z fazą ewolucji na Serafina oraz skoczne pisklę z fazą ewolucji na Chicanorisa. Ogólnie poza tym możemy jeszcze zdobyć Marco Polo, który jest bardzo słabym pojazdem, ale cóż, jest może tam w pewnym sensie darmowy. Do tego dochodzi kostium królika, który jest jak zwykle w markecie i jest chyba jednym z lepszych kostiumów, jakie możemy dostać w tej grze. No więc tak, na raid brani są głównie destroyerzy i berserkerzy. No więc co dalej? To co się zmieniło tutaj, to jest to, że kogut skacze na rajdzie dość często, a sam rajd nie wymaga od każdego członka pieczęci, tylko wystarczy, że dołączymy do jakiejś grupy bez pieczęci. Możemy mieć, a raczej powinniśmy mieć tylko te jajka, które nas chronią przed dedami, a je możemy wydropić po każdym potworze. Do tego dochodzą jeszcze te dniówki, około 5 NPC-tów, o ile się nie mylę. Każdy nam daje jakieś inne nagrody, a te nagrody możemy wymienić czy coś tam. Nie wiem, nie interesuje się jakoś tym zbyt. Jeżeli chodzi o sam rajd, to brani są tu przede wszystkim berserkerzy oraz destroyerzy. Ze względu na to, że ta gra daje głównie nacisk na łuczników, także skład drużyny mniej więcej wygląda 10 destroyerów, 2-3 berserkerów i 2 magów na normie. Jeżeli chodzi jeszcze o itemy, które możemy zdobyć tutaj z boksów, to posłużę się tu sklepem. Są to zwoje upu kurczaka, dzięki którym możemy ulepszyć kurczaka na poziom plus 15 bez wydawania zbędnych materiałów. Są to też owoce ewolucji oraz owoce wzrostu. Owoc wzrostu, ile się nie mylę, dodaje nam 10 000 HP do naszego tajemniczego jaja, czyli ogólnie, aby go całego rozwinąć, będziemy potrzebowali 17 owoców, no i jeszcze chwilę czasu, bądź po zabijanie potworów, bo każdy zabity potwór, jeżeli będziemy z tym jajkiem, dodaje nam plus 10 życia, znaczy jemy. A owoce ewolucji z pewnym prawdopodobieństwem wyewoluują nam tego jajco na wyższy, przepraszam, tego peta z jajka na wyższy poziom ewolucji. Dodaję, jak widzicie, wszyscy już sprzedają, dość drogie są te ewolucje. Wow, 700k. No może ktoś to kupi, ale wątpię. No i to tyle, jeżeli. Jeszcze wam pokażę przykładowego boksa, otworzę tutaj. Co mi z niego dropuje? Obstawiam, że zły. O, owoc wzrostu. Mogę użyć na moim tajemniczym jaju. Muszę być przy nim. Tu jest ten owoc. No i tu mogę przyspieszyć wyklucie tajemniczego jaja. Jeszcze teraz kupię tylko jajka na... jak znajdę gdzieś tu jajka na rajd. Oraz wam pokażę, jak on wygląda. Tu weźmy 2 i do dzieła. No więc to by było na tyle. Ja zapraszam was do subskrypcji kanału, do lajkowania mojego fanpage'u na Facebooku oraz do lajkowania tego filmu, jeżeli wam się podobał. Na razie i cześć.